dobry. Witam Was pięknie w niedzielny poranek szczególnego tygodnia. Poranek niedzieli palmowej, która rozpoczyna Wielki Tydzień. A czyję to hasłem tylko jednym dzisiaj z Nowego Testamentu, z listu do Tytusa, gdzie w 2 rozdziale i 13 oraz 14 wierszu jest napisane: oczekujemy błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości. Drodzy, wybrałem dziś rogatki miasta Pszczyna, w którym mieszkam, by troszkę przynajmniej odnieść nas wspólnie do tych wydarzeń, które wiele lat temu rozgrywały się w Jerozolimie. Tam też Jezus na rogatki wjechał, ale była diametralnie inna atmosfera. Dziś tu raczej jest spokój. Wybrałem takie najmniej uczęszczane rogatki, aby w miarę było spokojnie, choć czasami jeszcze jakiś samochód pojedzie. Wtedy było bardzo głośno. Ludzie tłumnie witali Jezusa gałązkami palm, słali mu szaty pod nogi, a on jako król na osiołku wjeżdżał do tego świętego miasta, aby wykupić Izraela. Wielu ludzi wtedy myślało sobie, że on politycznie, społecznie to zrobi, kiedy pozbawi władzy rzymskiego okupanta, a okazało się, że Jezus do Jerozolimy przyjechał po to, aby wykupić nie tylko mieszkańców Jerozolimy i Izraela, ale cały świat od wszelkiej nieprawości. Wydał samego siebie za nas. Apostoł Paweł zaczyna ten dzisiejszy fragment od słowa oczekujemy. Zobaczcie, ono niezwykle bliskie jest każdemu z nas, bo nie tylko w Nowy Rok czegoś oczekujemy, kiedy kończymy stary, a zaczynamy coś nowego i nie wiemy, jakie będzie. Nie tylko oczekujemy czegoś w przypadku swoich urodzin, narodzin dziecka, czy innych osób, z którymi się spotykamy jako szefowe firmy, jako koledzy, jako przyjaciele. Czasem też od siebie czegoś oczekujemy. Czasem ktoś inny od nas czegoś oczekuje. A więc żyjemy w zasadzie w stałym oczekiwaniu. W tym Wielkim Tygodniu chcę Ciebie zapytać, czego oczekujesz w tym roku 2022 od Pana Jezusa, który wjeżdża nie do Pszczyny, choć pośrednio też, ale przychodzi do Jerozolimy, abyśmy na nowo sobie przypomnieli to, że wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości. Być może nie oczekujesz nic, bo święta jak to święta, trzeba przeżyć, może zjeść się na nie wielkanocne, znaleźć zajączka, może polać się wodą w śmigus-dingus i koniec. A może oczekujesz, że przeżyjesz coś głębiej tym razem w relacji z Panem Jezusem, bo od Niego jakoś tam odszedłeś czy odeszłaś i chcesz na nowo się z Nim spotkać, do Niego się przybliżyć, a nie ma chyba lepszej okazji jak właśnie w tym tygodniu w Jerozolimie, gdy umiera na krzyżu Golgoty, zostawia nam najpierw ten piękny sakrament Wieczerzy Świętej, potem do grobu zostaje złożony, aby w końcu zmartwychwstać i pokazać, że jest Bogiem prawdziwym. Chcę nas zachęcić do dzisiaj, abyśmy oczekiwali zgodnie z tym, co Paweł napisał w liście do Tytusa, gdy zawiera to w słowach: oczekujemy dwóch rzeczy. Błogosławionej nadziei, a więc takiej pewnej nadziei, która sięga poza śmierć, nadziei, która daje jakby wgląd w lepszą przyszłość pomimo tych różnych trudności, które się wydarzają i na świecie, i wojny, między innymi ta na Ukrainie, i być może także w nas, gdy chorzy jesteśmy, borykamy się z różnego typu wyzwaniami, które są dla nas zbyt trudne, ale oczekujemy także objawienia chwały Boga naszego i Zbawiciela Chrystusa Jezusa. Muszę powiedzieć, że chyba nigdzie indziej, jak właśnie na krzyżu Golgoty, a potem przy Chrystusie w grobie, ta Boża chwała nie objawiła się mocniej. I dzięki temu zrodziła się również pewna nadzieja, że Bóg naprawdę jest Bogiem, że Bóg naprawdę ma dobre myśli o nas, że Bóg naprawdę idzie z nami krok w krok każdego dnia, przez wszystkie doświadczenia i w końcu, że Bóg
zgotował nam dzięki Chrystusowi zmartwychwstanie i życie wieczne. Dobrego oczekiwania. Nie takiego, wiecie, wyimaginowanego, nie takiego napuszonego, nie takiego nierealnego, ale oczekujmy, że Bóg znów objawi swoją chwałę i natchnie nas nadzieją, Ciebie i mnie. Wszystkiego dobrego na ten szczególny, wielki tydzień. Amen. Panie drogi, kiedy dziś jesteśmy razem z tłumem, który wita Ciebie, wjeżdżającego do Jerozolimy, ale wiem, że ten sam tłum zakrzyczy za niedługo, że ma Piłat wydać Ciebie na krzyżową śmierć, a potem stanie pod krzyżem, aby drwić i śmiać się, choć na szczęście byli tam i ci, którzy zrozumieli Twoją tragedię, ale z drugiej strony także wielkanocny poranek uświadomili sobie, że to wszystko, co mówiłeś i czego nauczałeś, zostało w Tobie zrealizowane. Panie, dziękujemy Ci za to, że po tym długim oczekiwaniu od wygnania z raju pierwszych ludzi, oczekiwaniu na odkupienie i pojednanie z Bogiem, Ty przyszedłeś i spełniłeś oczekiwania ludzkości. My dziś patrzymy na krzyż już z innej perspektywy, nie jako to, co przed nami, ale to, co za nami. Patrzymy zaś na to, co przed nami w kontekście Twojego Królestwa, wieczności. Panie, prosimy Cię, objaw swoją chwałę w tych najbliższych dniach, ale też ucz nas czerpać żywą i pewną nadzieję właśnie z mocy śmierci i zmartwychwstania Twojego. Przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Życzę Wam wszystkim dobrej i błogosławionej niedzieli, jak również całego tygodnia. Z Panem Bogiem.